ponad 300 osób, głównie uczniów karpackich szkół, przemaszerowało ulicami Jeleniej Góry, manifestując swój sprzeciw wobec przemocy. Bezpośrednim impulsem do organizacji tego typu pochodu był niedawny napad na kantor w Karpaczu, podczas którego w bestialski sposób dwóch bandytów zamordowało Stanisława Segieta, wieloletniego dyrektora tamtejszego ogólniaka. Nam ta tragedia pozwoliła uświadomić sobie, że zagrożenie życia, utraty zdrowia, innych rodzajów przemocy lub bezprawia są realne. To nie był film, kryminalna powieść czy zbrodnia popełniona gdzieś w Polsce, w odległej miejscowości. Jedna z tych zbrodni, o których dowiadujemy się z prasy, radia lub telewizji. Ofiarą stał się mieszkaniec naszego miasta, sąsiad, znajomy lub nieznajomy, którego często mogliśmy spotkać na ulicy. Dlatego uważamy, że robi się zdecydowanie za mało, by los pana Stanisława nie spotkał nas, naszych członków rodzin, każdego z mieszkańców Karpacza. Dlatego żądamy od władz wszystkich szczebli skutecznych działań. Ktoś musi zapewnić nam bezpieczeństwo i możliwość normalnego życia. Chcemy widzieć wśród stróżów prawa i jego obrońców gwarantów naszego bezpieczeństwa. Ludzi, którzy chcą, mogą skutecznie chronić nasze życie, zdrowie, mienie. Małgorzata Knychała złożyła na ręce wojewody jeleniogórskiego Sławomira Kryszkowskiego petycję zaadresowaną do rządu polskiego. Ten apel, który otrzymałem, przekażę oczywiście z odpowiednim pismem do pana premiera, bo nie tylko taki jest mój obowiązek, ale również uczynię to, ponieważ jestem mieszkańcem tego miasta i solidaryzuję się z każdym mieszkańcem tego województwa. Z każdym mieszkańcem tego województwa. Chciałbym, abyśmy czuli się bezpiecznie. Nie postrzegajmy naszej policji jako te siły, które sobie nie mogą poradzić. To jest problem dużo bardziej złożony. To jest problem i wychowania w rodzinie, to o czym koleżanka wcześniej mówiła. To jest problem szkoły, jej miejsca, sposobu kształcenia, wychowania, przekazywania tych wartości, które powinny być bliskie każdemu normalnemu człowiekowi. I to jest problem, wydaje mi się, również tej subkultury, którą tak chętnie, wydawałoby się, przeszczepiają niektórzy z zagranicy do naszego kraju. Przypominamy, że sprawcy morderstwa i napadu na kantor w Karpaczu w dalszym ciągu pozostają na wolności. W Parku Zdrojowym w Cieplicach rozpoczął się 7. Kongres Uzdrowisk Polskich. Przede wszystkim nastawiony jest na jakość usług w uzdrowiskach, dostosowanie tych usług do nowoczesnych potrzeb, a także i do standardów europejskich. Z tym się wiąże cały aspekt działalności na rzecz zabezpieczenia tej części socjalnej kuracjuszom i pacjentom, a i także cała sfera działań merytorycznych, organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem części lecznictwa, części rehabilitacji. Oprócz prelekcji i wykładów można również obejrzeć wystawę sprzętu medycznego najnowszej generacji. Uczestnikami kongresu są dyrektorzy uzdrowisk z całej Polski. Wymieniają doświadczenia, dzielą się spostrzeżeniami, a także mówią o planach na przyszłość. Dyrektor uzdrowiska w Cieplicach na pytanie, jak wygląda nasze uzdrowisko w rankingu ogólnopolskim, odpowiedział. Ja myślę, że nie jest tak źle. Po pierwsze, uzdrowisko Cieplice ponad 700 lat funkcjonuje w tej części Europy. Do nas jest bliżej z Pragi, z Berlina, z Wiednia, jak z Warszawy. Ja tu nie mówię złośliwie, ale to jest taki przykład, że tutaj przez wiele lat znakomitości przyjeżdżały leczyć się, zażywać zdrowia w naszych cieplickich wodach. I ta tradycja w dalszym ciągu jest utrzymana do dzisiejszych czasów. Być może są pewne niedociągnięcia związane z bazą techniczną czy z zapleczem technicznym, tak jak w każdej dziedzinie, w oświacie czy w innych zespołach branżowych. Natomiast jeżeli chodzi o tą część merytoryczną, o część rehabilitacyjną, w dalszym ciągu jest to utrzymane na wysokim poziomie. 7. Kongres Uzdrowisk Polskich potrwa do 31 maja.
Klub Abstynenta Boberek istnieje już od 10 lat. Działa na terenie Jeleniej Góry i aktualnie zrzesza ponad 30 osób. Dla członków klubu Boberek to drugi dom, dlatego wiadomość o jego likwidacji została przyjęta z niedowierzaniem i wzbudziła ogólne niezadowolenie. Problem polega na tym, że klub dotychczas podlegał pod szpital wojewódzki, natomiast od 1 czerwca przychodzi pod władanie Urzędu Miasta. 3 miesiące temu dostał do nasz pracownik, to znaczy nie nasz, pracownik szpitala wojewódzkiego dostał wypowiedzenie. Pracownik ten jest odpowiedzialny materialnie za ten klub. Jeśli zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, to ten majątek musi komu zostać przekazany. Na dzień dzisiejszy nie ma komu. Członkowie klubu otrzymali wiadomość, iż zostanie on zamknięty, gdyż nie ma komu go przekazać. Byliśmy w szpitalu wojewódzkim, aby wyjaśnić tę sprawę. Dowiedzieliśmy się tam, iż cała sprawa jest nieporozumieniem. Nie, nieprawdą to jest, że zamykamy klub Boberek. Klub Boberek od 1 czerwca zamierzamy przekazać do zadań własnych gminy, do Urzędu Miasta, ponieważ nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada tenże obowiązek utrzymywania środowisk samopomocowych gminie. A więc członkowie nie muszą martwić się o to, że któregoś dnia przyjdą i klub będzie zamknięty. Jedyną niewyjaśnioną sprawą jest finansowanie klubu przez Urząd Miasta. Jak na razie nikt nie wie, kto będzie za to odpowiedzialny. Dyskusje trwają, a my do sprawy powrócimy w przyszłym tygodniu. Klub Jeździecki Baskir z Piechowic organizuje jutro zawody hipiczne. Wystąpią w nich m.in. lekarze, których pasją jest jazda konna. Będą to zawody Skok przez Przeszkody, drugie zawody organizowane w Piechowicach. Odbędą się 4 konkursy. Konkurs klasy LL do 80 cm, konkurs klasy LL dla lekarzy, Mistrzostwa Lekarskie przez Przeszkody. Konkurs numer 3 będzie to konkurs klasy L. Przeszkody do metra wysokości. I ostatni konkurs, konkurs dla dzieci dla 14. Klasa mini LL, przeszkody około 60 cm przeszkody. Już będzie ten konkurs dla lekarzy. Czy ma pan już zgłoszenia, czy będą również lekarze jeleniogórscy? Tak, mam zgłoszenia od lekarzy jeleniogórskich. Około mamy 6 zawodników już teraz pewnych potwierdzonych. Jeszcze nie wiemy dokładnie, czy tej liczby nie przekroczymy. Mamy nadzieję na frekwencję około 10 zawodników. Wszyscy ci, którzy potrafią konno pokonywać przeszkody, jeszcze dziś mogą zgłosić swój akces do udziału w jutrzejszych zawodach. Skoki przez przeszkody to bardzo widowiskowa dyscyplina sportu. Warto więc jutro o 12 wybrać się do Piechowic, tym bardziej, że oprócz samych emocji sportowych organizatorzy zapewniają wiele atrakcji, m.in. grillowanie i zimne piwko. Dziś rozpoczął się remont ulicy Wojska Polskiego. Na przystanku autobusowym koło teatru położono pierwszy fragment nowego asfaltu. Cieszy sam fakt remontu drogi, nie można być jednak z pewnością zadowolonym z tempa prac. Otóż kierowcy zmuszeni są już od około 2 tygodni pokonywać Wojska Polskiego slalomem, między wystającymi na około 30 cm gęsto usianymi studzienkami. Pozostaje więc tylko mieć cierpliwość i nadzieję, że asfalt będzie kładziony dużymi odcinkami i wszystko pójdzie sprawnie. Już wkrótce jeleniogórskich kierowców czeka kolejne utrudnienie ruchu, bowiem szykuje się remont mostu przy ulicy Powstańców Śląskich. I choć most nie jest jeszcze remontowany, znak informujący o objeździe w tym miejscu wprowadza niezorientowanych w błąd już od kilku dni.